Zapraszamy do wysłuchania podcastu Diany Dąbrowskiej Kieślowski 2.0, czyli nauka o filmie poprzez twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. Zrealizowano w ramach stypendium ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Kieślowski 2.0, nauka o filmie poprzez twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. Drugi gość naszego podcastu, Mikołaj Jazdon. Bardzo się cieszę, że Mikołaj przyjął nasze zaproszenie i że dzisiaj porozmawiamy o tym mniej znanym Kieślowskim. Tutaj warto dodać, że twórczość akademicka, że tak powiem praca akademicka profesora Mikołaja Jazdona jest bardzo mocno w ogóle związana z kinem dokumentalnym, a z Krzysztofem Kieślowskim szczególnie, bo jego dysertacja, która dała mu, dzięki zasprawom, której uzyskał stopień naukowy doktora, była właśnie poświęcona Krzysztofowi Kieślowskiemu, ale też wszelkie też prace gdzieś związane z festiwalem Kieślowskiego, Masza Kieślowski w Sokołowsku, z redagowaniem anglojęzycznej pozycji, która jest dostępna w sieci, polecamy jakby specjalny numer Images, także to też jest praca nieustanna, praca też związana w ogóle z robieniem filmów, o czym się być może zaraz dowiemy. Mikołaju, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie. Chciałabym się Ciebie podpytać tak na start o, pomimo tego, że zrealizowałeś taki film jakby o pożegnaniu z Kieślowskim, o takim ostatnim spotkaniu z Kieślowskim, to chciałabym Cię zapytać o to Twoje pierwsze w ogóle doświadczenie, jeżeli chodzi o filmografię Kieślowskiego. Czy mógłbyś nam przybliżyć to doświadczenie? Dzień dobry, Diano. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, bo jak powiedziałeś, Kieślowski to też więcej niż takie moje zainteresowanie naukowe. Twórca, z którym bardzo wcześnie jako miłośnik kina się związałem. Tutaj pewnie można by mówić o różnych takich momentach spotkania się z Kieślowskim albo niespotkania się, bo pamiętam w liceum w DKF-ie, który prowadziła nasza polonistka, mieliśmy obejrzeć film, który bardzo ciekawie się zapowiadał. Opowiadał o trzech wariantach losu głównego bohatera. I właściwie poznaliśmy tą historię tylko z jej opowiadania, dlatego że jej nie udało się zdobyć kopii. Wtedy pod koniec lat 80. do tego małego kina. Nie mogę się tylko domyślać dlaczego, ale ta opowieść pozostała w pamięci. Potem długo szukałem okazji, żeby ten film zobaczyć. Następnie, ponieważ działałem w amatorskim klubie filmowym, to było takie miejsce, w którym właściwie od początku, kiedy ktoś zjawiał się w AWIE, bo tak nazywał się ten poznański klub filmowy, pokazywano amatora. I pokazywano go z taśmy 16 mm, z projektora terkoczącego, czyli w takich warunkach filmowych, które zbliżały się do tego świata, który w tym filmie jest opowiedziany. No wtedy też oglądałem pierwsze dokumenty Kieślowskiego, ale to był też, taki czas, kiedy trudno było zobaczyć i szukało się różnych okazji, aby je polować. Gdzieś przy okazji jakichś pokazów kinowych, czasem telewizyjnych, albo, tak jak wspomniałeś, w ramach przeglądu, który został zorganizowany w lutym 1996 roku przez Teatr 8 Dnia. Ponieważ już wtedy wiedziałem, że będę pisał też pracę magisterską poświęconą personelowi, a chciałem poznać filmy dokumentalne Kieślowskiego, więc też zabrałem kamerę, żeby parę rzeczy sobie zwyczajnie nagrać, bo było wiadomo, że inaczej ich sobie nie zarchiwizuję. Była też zapowiedź, że Kieślowski przyjedzie do Poznania, ale trochę nie do końca w to wierzyliśmy, ale okazało się, że tak, że ta bardzo liczna publiczność, która siedziała na podłodze, bo brakowało miejsc na krzesłach, została ostatniego dnia pokazu w jakiś sposób wyróżniona, nagrodzona, bo Kieślowski przyjechał i ja też fragment tego spotkania nagrałem, bo więcej już nie miałem taśmy w kamerze, a potem właśnie niestety okazało się, że to było ostatnie spotkanie z reżyserem, bo 13 marca zmarł. W klubie filmowym AFA zmontowałem wówczas dopiero, bo wcześniej nie sądziłem, że ten materiał będzie czymś więcej niż
takim zapisem do pracy magisterskiej. Krótkometrażowy dokument Ostatnie spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim, który zaczął po amatorskich festiwalach filmowych krążyć, ale także trafiał na różne przeglądy poświęcone Kieślowskiemu, więc jak widzisz, tych spotkań z filmem było na początku kilka, a to jedno zmieniło się w spotkanie z samym reżyserem. Ostatnio mieliśmy taką konferencję w Sokołowsku, zresztą byłeś jednym z jej najważniejszych gości i jako człowiek, który zna bardzo dobrze archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku, byłam pod wrażeniem opowieści na temat filmu Zdjęcie, jak w sumie twoja właśnie też wnikliwość, jeżeli chodzi o pewne poszukiwania, rozmowy z panią Marią Kieślowską. W ogóle z tym filmem Zdjęcie muszę przyznać, że jak byłam, nie wiem, jeszcze 15 czy 16 lat temu dopiero zaczynałam interesować się kinem, to jakoś nawet nie wiem, czy miałam świadomość, że taki dokument istnieje, dopiero to z czasem przyszło, a teraz z perspektywy widzę, że to jest właściwie taki hołd na temat w ogóle jakby dokumentów, archiwaliów, bo o tym jest trochę opowieść, ona tak świetnie się łączyła z tematem tej konferencji, na której byliśmy, że właściwie mogliśmy puścić ten film jako takie motto trochę, jak właściwie można zbudować całą historię, jak nadaje się temu narrację, tutaj taką metanarrację, bo przecież mamy też film, ten Kieślowski się też tam obnaża i o tą właśnie twoją przygodę z filmem Zdjęcie, jak tutaj można było tak naprawdę ten film na nowo do życia powołać jakby za sprawą tej pracy i wnikliwości. Wiesz, to ja połączę to z tym, o czym przed chwilą tobie powiedziałem, czyli z filmem Ostatnie spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim albo no w ogóle z tym ostatnim spotkaniem, dlatego że ja to też spisałem i z profesorem Hendrykowskim zamieściliśmy to na łamach kina w takim numerze, który ukazał się po śmierci Kieślowskiego i tam też znalazł się taki niepublikowany wcześniej zapis rozmowy Krzysztofa Kieślowskiego z Andrzejem Kołodyńskim z początku lat 70. I on był o tyle w kontekście tego zdjęcia, filmu Zdjęcie z 68 roku ciekawy, dlatego że wtedy na początku lat 70. Kieślowski opowiada właśnie o tym filmie i mówi Andrzejowi Kołodyńskiemu, że to jest jeden z jego najważniejszych, jego ulubionych filmów, ale dodaje, i to jest takie też wstrząsające, mówi wtedy Kieślowski, ale ten film właściwie nie istnieje, że on próbuje go znaleźć w archiwum i nie może go znaleźć. A więc ten film dość wcześnie no, jakby zniknął, on się pojawił pod koniec lat 80., może wcześniej, to trudno im powiedzieć, ale na pewno pojawił się, ponieważ był cytowany w filmie, w pierwszym takim filmie o Kieślowskim, z rzeczywistości Grzegorza Banaszkiewicz, w którym Kieślowski ogląda ten film i wygłasza różne komentarze do niego, ale kiedy właśnie reżysera zabrakło i zaczęto organizować różne przeglądy filmowe, okazało się, że w archiwum telewizji jest kopia bez dźwięku. A ten film opiera się na rozmowach z mieszkańcami warszawskiej Pragi, którą przemierza Kieślowski ze swoją ekipą, sam trzymając mikrofon przed kamerą, mając w dłoni fotografię dwóch chłopców, wykonaną w czasie, gdy na drugim brzegu trwało powstanie warszawskie. A tu dwaj mali chłopcy, którym podano pistolety maszynowe, założono wojskowe rogatywki, frontowy fotoreporter Ludowego Wojska Polskiego, Józef Rybicki, zrobił zdjęcie wśród mieszkańców pewnej kamienicy. I Kieślowski po latach szuka tych bohaterów z tą fotografią w dłoni. Chce się dowiedzieć, co się z nimi stało. Oni w końcu nie byli wiele starsi od niego. To jest takie trochę spojrzenie w przeszłość, która była także jego przeszłością, ale fantastyczny pomysł na film, żeby opowiedzieć o takim śledztwie, czy można dotrzeć do, dowiedzieć się, kim byli ludzie z fotografii, co się z nimi stało. I rzeczywiście ten film robi niesamowite wrażenie właśnie jako pewien pomysł, jako pewna wędrówka, jako obraz Warszawy, mieszkańców Pragi pod koniec lat 60., bo oni w niesamowity sposób odpowiadają. I w tych scenach najbardziej emocjonujących widzimy, jak wtedy, bo dzisiaj pewnie ludzie by się tak nie zachowywali, jak ludzie w sposób spontaniczny
jakby nieświadomi tak naprawdę, co rejestruje kamera i mikrofon, reagują bardzo żywiołowo, kiedy Kieślowski dociera do mieszkania, gdzie mieszka żona jednego z bohaterów tego zdjęcia, dziś już dorosłego mężczyzny. No więc te emocje nie tylko widać, ale też słychać, bo to są rozmowy. Zatem film w wersji niemej no właściwie nie istniał. Ja pamiętam, że były takie pokazy, gdzie on był umieszczany w programie. Mimo wszystko go pokazywano, tak, jako taką ciekawostkę. No, nie jest w całości, ale z zastrzeżeniem, że tylko tyle się zachowało, no to go pokazujemy, bo to jest jakiś pełny przegląd twórczości Kieślowskiego. No i chyba to było w 2011, kiedy umówiłem się z panią Marią Kieślowską u niej w mieszkaniu, żeby przejrzeć materiały, które dzisiaj znajdują się w Sokołowsku. Kiedy dowiedziałem się, że te materiały są, było to w związku z przygotowywanym do mnie, przeze mnie opracowaniem do płyty DVD z dokumentami Kieślowskiego, która otworzyła taką serię Polska Szkoła Dokumentał, wydawaną wtedy przez Narodowy Instytut Audiowizualny. No i tak od słowa do słowa pani Maria, ja mówiłem, że no jest taki ogromny żal, że nie istnieje zdjęcie, że to taki świetny film. A pani Maria mówi, wie pan, ja muszę sprawdzić, bo tam jakaś kaseta była. Ja oczywiście tak no, nie wierzyłem, bo kaseta, jeśli tu się czyta, że ten film zaginął już gdzieś tam w latach 70., tam się gdzieś coś na moment pojawił w latach 80., kaseta w latach 90. była czymś takim naturalnym, ale wcześniej była jakimś rarytasem. No ale uzbroiłem się w kamerę cyfrową, która mogła też służyć jako taki magnetowid cyfrowy, gdy się ją podłączy do VHS-a i się zjawiłem u pani Marii. No i okazało się, że jest ta kaseta. Że to jest jakaś stara kaseta VHS, na której jest zdjęcie. No prawie kompletne. To znaczy to, co najważniejsze jest, prawdopodobnie tam jeszcze były jakieś takie w paru miejscach podkłady muzyczne, kiedy widać tylko fotografie, ale do tego już Kieślowski pewnie nie dotarł. Nie dowiemy się, w jakich okolicznościach znalazł ten film, jaką kopię zrobił. W każdym razie ten film, to było dla mnie zaskoczenie, bo jakość obrazu nie była najlepsza, ale było wiadomo, że ta dobra jakość, ten film w dobrej jakości jest w telewizji, bo wcześniej też go sobie przegrałem, korzystając z uprzejmości archiwum w takiej niemej wersji. No i tak się szczęśliwie złożyło, że profesor Marek Hendrykowski, który wcześniej był moim szefem, był też promotorem mojej pracy magisterskiej, prowadził wtedy TVP Kultura, taki cykl poświęcony filmom krótkometrażowym, różnych twórcom, takim właśnie odkryciom zapomnianych trochę filmów. On mnie gorąco dopingował, żeby to właśnie sprawdził, czy jest ta kaseta, żeby ją może wydobyć. No pani Maria kategorycznie powiedziała, że ona tej kasety nie wypuści z domu, dlatego że no, obawiała się, co było możliwe, że gdzieś po drodze w archiwum można rzeczywiście się po raz drugi ostateczny zagubić, więc umówiłem się, tak jak wspomniałem, że ja to zgram u niej, nie będę jej wynosił i ta kasetka cyfrowa powędrowała poprzez profesora Hendrykowskiego do telewizji. Oni wzięli dźwięk, połączyli z obrazem, który mieli, odrestaurowali i taka premiera po latach odbyła się w 2011 roku i ten film no, powrócił do życia. Czyli film, o którym Kieślowski na początku lat 70. uznawał go jako jeden ze swoich najważniejszych filmów, że mu się udało, a rzeczywiście mu się udał, przez wiele lat no, był nieobecny. A teraz powrócił, znaczy 10 lat temu powrócił. Jest, możemy go obejrzeć, możemy się przekonać, że to jest naprawdę świetny film. Moim zdaniem to jest taka odpowiedź Kieślowskiego na powiększenie Antoni Oniego. To jest bardzo taki ciekawy dialog na temat fotografii, czym jest fotografia, jak
nie poprzez komentarz, nie poprzez taką formę eseistyczną, ale poprzez no, testowanie, jak ludzie reagują i co fotografia wywołuje, bo wywołuje z pamięci wspomnienia, wywołuje reakcje, wywołuje łzy, wzruszenia i ośmiela do zwierzeń, których Krzysztofski pewnie by nie wydobył, gdyby po prostu zjawił się z pytaniami, a nie ze zdjęciem, które trochę ludzie jakby traktowali, że to zdjęcie takie dla nich bardzo osobiste, którego kopie mają w swoich archiwach, jeśli ktoś jeszcze ma, nawet jeśli jest w telewizji, to trochę jakby to był, powiedzmy, krewny. To znaczy, że to jest ktoś, no, ta fotografia no, zdobywa mu zaufanie, nie tylko dlatego, że przychodzi z telewizją, z ekipą i jest traktowany poważnie, bo jak ktoś chce zrobić dokument, to warto z nim porozmawiać, ale też myślę dlatego, że ta fotografia no, zjednuje mu ludzi i otwiera pod koniec filmu tych, do których to zdjęcie dotyczy, i sprawia, że z tego się robi taka, no, taka przejmująca historia. Ja też pamiętam, to miało też taką jeszcze inną puentę, ponieważ zanim ja ten film, udało się go zrekonstruować, a ja miałem tą wersję niemą, to kiedyś na zaliczenie na studiach przyszła do mnie studentka, która wiedziała, że się Kieślowskim interesuje i zapytała, czy ja nie mam przypadkiem tego filmu. Ja powiedziałem, mam, ale w takiej wersji nie mam. I ona wtedy wyciągnęła, zeszytem miała właśnie tą fotografię, bardzo pamiętam, i powiedziała, że ona jest wnuczką tych bohaterów, jednego z bohaterów tego filmu. Oczywiście ja jej zgrałem tą niemą wersję, bo jeszcze nie wiedziałem, że się odnajdzie, ale to było takie no, niezwykłe zbieg okoliczności, że na studiach spotykam potomkinię jednego z bohaterów tego filmu, w której to rodzinie jest i pamięć oczywiście o tej fotografii, ale że taki film powstał, ale go w zasadzie nie ma, no bo oni go nie mieli. I myślę, że potem się jeszcze bardziej ucieszyli, że on z dźwiękiem w pełnym kształcie mógł też zasilić jakby takie archiwum rodziny. Jest tak niezwykła historia, to jest po prostu na pewno ostatnio Amelię też odświeżaliśmy w ramach pokazu w Sokołowsku i zawsze w tej Amelii upatruję jakiejś takiej krewnej, bardzo bliskiej Weroniki, czy Weroniki właściwie. Ona w pewnym momencie odkrywa właśnie przez przypadek taką kasetkę i tam są zdjęcia i tak dalej. I tam komentarz jest taki, że no to jest ten moment, kiedy czujesz się jak właściwie odkrywca jakiś tam Tutenchamon, jakiś tam, nie wiem, zwłok Tutenchamona, czy co, jak Indiana Jones po prostu. I jak ja usłyszałam pierwszy raz tę historię, była mnie tak wzruszona i właściwie mam takie naiwne dosyć pytanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś się ciebie o to zapytał, ale czy ty się kiedyś wzruszyłeś na jakimś filmie Kieślowskiego? Tak zdarzyło ci się tak, czy to na filmie dokumentalnym, czy fabularnym, a nawet przy tym odkryciu, jak zobaczyłeś pierwszy raz to zdjęcie z tą ścieżką dźwiękową, o te emocje chciałabym też zapytać, bo tak ciągle mówimy o tym Kieślowskim, że o tej autentyczności tego jego spojrzenia i zastanawiałam się, bo tak jakoś nigdy, ja wielokrotnie na przykład się wzruszyłam, płakałam na filmach Kieślowskiego i o tym, że to się mało mówić, a wydaje mi się, że to jest taki piękny hołd dla tej jego właśnie takiej czystości. No wiesz, myślę, że wiele razy się wzruszałem, to jest, trzeba by też dokopać się do tych pierwszych wrażeń, bo w końcu przychodziły kolejne projekcje i ogląda się zawsze trochę inaczej, ale na pewno pamiętam, że bardzo poruszony wychodziłem z kina po obejrzeniu Podwójnego życia Weroniki, że oglądając dokumenty, byłem żołnierzem, też burzowały we mnie emocje po zobaczeniu szalenie wzruszających opowieści ludzi, którzy przeżyli wojnę, a w filmie Kieślowskiego z 70 roku. Oni nie są jeszcze starzy. Wyglądają jakby to nie tak dawno było. Przynajmniej niektórzy, bo niektórzy są starzy. A jest to film o ludziach, którzy w czasie wojny stracili wzrok. I to, co widzą, czy pamiętają, to, co ten świat, który widzieli, jest światem jakby z czasu wojny, przed wojny. Ten film też po latach robi tak samo wrażenie, jakby się oglądało go 10 czy 20 lat temu.
Na pewno takim duże wrażenie zawsze i emocje wywołuje film Nie wiem, który w końcu niedaleko Sokołowska został nakręcony i wiąże się też z niezwykłą historią głównego bohatera, człowieka, który starał się zawsze żyć w sposób intensywny i iść pod prąd. Opowiada taką zdumiewającą historię tego, jak ta jakie dramatyczne koleje losu mu zgotowała ta walka na takim stanowisku, które nie jest, jak w przypadku byłem żołnierzem, związane z jakąś profesją, która kojarzy się właśnie z heroizmem. Nie jest żołnierzem, tylko był dyrektorem zakładów produkujących rękawiczki ze skóry. Ale to trzeba posłuchać, dlaczego ta historia i to jego wyznanie tak szalenie porusza i wzrusza też. No, oczywiście wszystkie inne filmy Kieślowskiego zawsze mają różne momenty, które zapadały mi w pamięć i poruszały, jak w Amatorze chociażby. To też pamiętam z tych czasów moich amatorskich, że bardzo przekonująco zawsze dla mnie wyglądała scena, w której Filip Mąż pokazuje swojemu koledze, który nie był w stanie pójść na pogrzeb swojej matki, jedyny skraweczek z nią widoczną gdzieś w oknie mieszkania w bloku, trochę przypadkowo nakręcony. To fragmencik dla tego syna ma jakąś wartość relikwii. To jest, wydaje mi się, takie niezwykłe ze strony Kieślowskiego docenienie wartości właśnie, tak jak w przypadku fotografii, tam zdjęcia, a tutaj film, że on może być ważny nie dlatego, że dociera do wielkiej widowni i wzrusza wielu widzów, ale ważny jest także wtedy, kiedy on jest ważny w jakimś fragmenciku dla jednej osoby. I że to właśnie może być jakiś zapis kogoś, kto w swoich gestach, ruchu, zachowaniu został uwieczniony tylko na paru sekundach. Więc to zawsze też na mnie robiło wrażenie i poruszało mnie. Trzymając się tych pojęć śledztwa, archiwum jest częściowo zdigitalizowane, archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. I gdybyśmy chcieli właściwie poruszać się po tej takiej płaszczyźnie historii alternatywnych, na takiej zasadzie, że historii, które są gdzieś jakimś rozpisanym pomysłem, taki rozbłysk gdzieś tam czegoś, co mogłoby powstać, a nie jest wpisane w tą filmografię, w której filmy znamy, tak, czy tutaj dzięki Tobie też ze ścieżką dźwiękową je znamy. Jak w ogóle poruszać się po tej przestrzeni tych filmów niezrealizowanych? Jest to taka przestrzeń też właśnie, no, cały czas drzemie w niej niesamowity potencjał, żeby jakoś to sobie wpisać, jako zbudować kontekst interpretacyjny, spróbować sobie też jakoś przybliżyć tę historię nawet oczami Kieślowskiego, tymi dokumentami na przykład, które zostawił, spróbować jakby nawet przyjrzeć się tym niezrealizowanym pomysłom, bo tam są i dokumenty, ale też filmy fabularne. Jak w ogóle, jak pamiętasz swoje pierwsze doświadczenia z tymi filmami niezrealizowanymi, jak odkrywałeś te pomysły i w ogóle jak po tym się poruszać, gdybyśmy mogli jakoś tak spróbować komuś przekazać taką podstawową nawet wiedzę, jak zacząć? Myślę, że dobrze jest mieć takie podejście, obejrzeć po obejrzeniu tych filmów, które są Kieślowskiego, że ponieważ łatwo się przekonujemy, że pewne tematy, pewien sposób widzenia z tych, które te filmy ujawniają, jest takim rysem charakterystycznym dla Kieślowskiego. My znając te filmy, już jakby czujemy, jak on patrzy na świat, jak on opowiada o świecie. I myślę, że wtedy sięgając po te scenariusze niezrealizowanych dokumentów, bo one rzeczywiście przeważają, tym bardziej jest to ciekawe wykonać taką pracę wyobraźni, żeby znając to, co Kieślowski zrobił, można samemu jakby ożywić, być jakby aktywny w tej lekturze scenariuszy, które są bardzo zwięźle, ale też bardzo ciekawie napisane. One to nie są takie
suche techniczne opisy, które by nie angażowały przy lekturze, bo są nieraz bardzo zwięzłe, nieraz w przypadku późniejszych, pozaszkolnych już filmów bardziej rozbudowane teksty. Z racji, że one dotyczą projektów filmów dokumentalnych, to one mają też taki walor literatury faktu, to znaczy one są pewnym zapisem spotkań, tematów, które Kieślowski zgłębił, poznał i o których chciał zrobić filmy, wiedząc już bardzo sporo o nich. Zatem to nie są wymyślone historie, jakieś szkielety opowiadań, które dopiero jakby nabiorą ciała w filmie, ale one już są jakąś prawdą uchwyconą, zapisaną. Myślę, że w gruncie rzeczy w przypadku Kieślowskiego jest to jakoś też chyba zgodne z tym jego widzeniem relacji twórca-odbiorca. Dlatego, że przecież zawsze powtarzał, jak bardzo mu zależy na zaangażowaniu odbiorcy, na jego emocjach, na tym, żeby przyszedł do kina, spotkał się, że film jest spotkaniem. Więc to, że można te projekty poczytać i spróbować je sobie wyobrazić, jak one powstały, albo zastanowić się, czy te filmy jednak, te projekty gdzieś jednak nie pojawiają się w jakimś odprysku w jego filmach gotowych, to jest taką bardzo ciekawą przygodą dla widza. Dam tobie jeden przykład. Jest wśród tych filmów taki film, projekt filmu krótkometrażowego, który Kieślowski robił w szkole filmowej jako prawdopodobnie takie ćwiczenie, które miało być ćwiczeniem scenariuszowym, bo to w końcu nie jest tak, że te niezrealizowane filmy, gdyby pozostać przy tych szkolnych projektach, one nie powstały dlatego, że nie umożliwiono mu ich zrealizowania, ale dlatego, że częścią edukacji wówczas, co może być też w końcu przydatne dla współczesnego widza, szczególnie tego, który chciałby sam zająć się filmem, że najpierw filmowcy pisali bardzo krótkie scenariusze, które są takimi miniaturowymi opowiadaniami. Bo jak myślimy scenariusz, to najczęściej zaraz myślimy dialogi, numery scen, opis czasu i miejsca wydarzeń. Natomiast tu wychodzono od założenia, że pomysł na film musi być króciutkim opowiadaniem na stronę, półtorej, dwie. To zarówno dotyczy tych krótkich filmów fabularnych, jak i dokumentalnych. W ogóle to określenie krótkometrażowy film, ja bym chciał tutaj jakoś mocno podkreślić, bo jak rozmawiamy i mówimy dokument, to też właściwie odnosimy się, myśląc o naszych słuchaczach i kierujemy ich w stronę ich wyobrażeń o filmie dokumentalnym. Natomiast tutaj może najpierw trzeba było powiedzieć, że to były przede wszystkim filmy krótkometrażowe. To znaczy one miały być taką bardzo zwartą, opartą na wyraźnym pomyśle, opowieścią z klarowną puentą. To, że one były dokumentalne, wynikało z tego, że trzeba było taki temat na krótkie opowiadanie, które jest trochę właśnie filmowe, które jest trochę jak właśnie jakaś mini nowelka albo może wiersz, zwartym przekazem, jakimś komunikatem, jakąś anegdotą. Kieślowski chciał zrobić, albo opisał taką historię, która nazywa się Sezon. Łatwo sobie ten film wyobrazić, kiedy, o tak, pomyślimy, jesteśmy nad Wisłą, gdzieś w Warszawie pewnie, jest zima, mróz, Wisła jest skuta lodem, tak jak w Białym. Jest jakaś przystań, przy której w środku schowane są żaglówki. Jest cisza, nikogo tam nie ma, wszystko jest przykryte. Wokół jest biało, ale po paru ujęciach widzimy, że kra się ruszyła, krople wody kapią z sopli, słońce przenika do wnętrza tego hangaru, a po chwili
A po chwili jest jeszcze wyżej, a lodu już nie ma. Widać, że jest ciepło. Pojawili się jacyś młodzi ludzie. Wyciągają te łódki, naprawiają. Obok gdzieś opala się dziewczyna. Jednym słowem jest wiosna. Zima się skończyła, lodu nie ma. Pora wyruszyć na mały rejs żaglówką. Trzeba ją tylko przygotować. Więc było to zapewne takie ćwiczenie na podpatrzenie w rzeczywistości, znalezienie takiego tematu, który opowiedziałby poprzez samą obserwację, jak zmienia się rzeczywistość, jak w takim rytmie zmieniających się pół roku nagle miejsce martwe, zamarznięte, ożywa i tryska jakąś radością. Ten film nie powstał, ale kiedy ostatnio oglądałem Przypadek Kieślowskiego i oglądałem taką scenę, w której główny bohater w pierwszej wersji dziejów bohatera, Witek Długosz, który zafascynowany możliwością, że może jednak w strukturach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej coś mu się dobrego uda zdziałać, spotyka ze swoją dziewczyną nad Wisłą młodych harcerzy, którzy kolportują nielegalne wydawnictwa, to oni są pokazani właśnie w takiej przystani nad Wisłą, gdzie są żaglówki, którymi oni pływają, które tak jak w tym niezrealizowanym krótkim filmie Sezon przygotowywali na pewno do spuszczenia na wodę, do cieszenia się z tej swojej pasji. Tutaj jest to tylko tło, to jest tylko spotkanie z nimi w innym kontekście, tych czasopism i książek. Obok spotyka za chwilę Witek na luksusowej żaglówce jednego z liderów partii, którego gra Zbigniew Zapasiewicz, i to spotkanie okaże się dla nich, dla Witka, fatalne, bo on, pokazując, co harcerze robią, nie wie, że de facto ich denuncjuje, bo partyjny przełożony doniesie na nich do służby bezpieczeństwa i wiem, będzie to miało fatalny skutek dla relacji głównego bohatera z dziewczyną, z którą się tam znalazł. Ale w tle widzimy jakby tą samą przystań, to samo miejsce. Czyli Kieślowski nie do końca rezygnował pewnie z miejsc, które rozpoznał, które opisał, które były ważne, a może też chciał budować takie odniesienia do tego, co wcześniej chciał zrobić, albo uznawał, że wykonał też pewną jakąś dokumentację, jakoś rozpoznał to miejsce. No bo trudno mieć takie przekonanie, że wierzył, że my dotrzemy dzisiaj do tych archiwów i przeczytamy te jego scenariusze i będziemy szukali połączeń. Ale szczęśliwie tak się stało. Szczęśliwie się stało, że to archiwum pani Marii Kieślowskiej jest dzisiaj w Sokołowsku. Co więcej, jest zdigitalizowane. Można wejść na stronę, można, tak jak zaproponowałaś, przeglądać nie tylko te niezrealizowane, ale zrealizowane scenariusze filmów krótkich i dłuższych, po to, żeby w inny sposób jakby złapać kontakt z tą twórczością, bo bardzo ciekawie się czyta z kartek zapisanych na pożółkłych stronach, na maszynie do pisania, z jakimiś odręcznymi dopiskami. Jakbyśmy trochę zaglądali przez ramię reżyserowi, widzieli coś, co nie jest przepisanym na Wordzie tekstem klarownym, czystym, ale no, śledzili właśnie, że tu na moment się zawahał, jakieś rysuneczki robił z boku, tam coś przekreślił, coś dopisał. Możemy odczytać, co jest pod tym przekreśleniem. Możemy skonfrontować z tym gotowym filmem, jak to zmienił, co zmodyfikował. Pamiętam, że w Sokołowsku niedawno była pokazywana etiuda Tramwaj, która jest jednym, no właściwie takim pierwszym filmem Kieślowskiego, o chłopaku, który goni, który wskakuje do tramwaju i tam przygląda się dziewczynie i trochę próbuje ją poderwać, a potem wychodzi, wyskakuje i się orientuje, że popełnił jakiś błąd, biegnie za nią. I w Sokołowsku jest bardzo ciekawe wersje są tego scenariusza. Jest tam taki, są różne jakby początki, raz jest goniony przez jakichś chłopaków, którzy go tam za coś prześladują,
innym razem jest inny powód, dla którego wskakuje do tramwaju, ale kiedy on wskakuje do tego tramwaju, to tak się przez moment rozgląda, tego nie ma w filmie, patrzy, ale a ten cały przedział jest wypełniony mężczyznami w mundurach konduktorów, którzy przeliczają pieniądze. Okazuje się, że to są konduktorzy, którzy wracają do pracy ostatnim tramwajem i przeliczają pieniądze ze sprzedaży biletów w różnych tramwajach, którą prowadzili na trasie. Więc Kieślowski no, do tego krótkiego filmu też dał coś, co pewnie podpatrzył, zobaczył, co byłoby pewnie takie żartobliwe, no bo zobaczyć kilkunastu, może kilkudziesięciu konduktorów w jednym przedziale, którzy przeliczają pieniądze, było świetnym pomysłem na scenę, ale też pewnie czymś za dużo, jak na tak krótki film, który właśnie w przypadku krótkiego metrażu musi skupić się i wejść w głąb w jakiś jeden temat, w tym wypadku tego bardzo subtelnego spotkania chłopaka i dziewczyny. Ale my możemy sobie właśnie te sceny czytać i znając inne filmy Kieślowskiego wyobrazić. I to jest, mi się wydaje, wcale nie jakaś strata, ale dzisiaj jakiś zysk, bo mamy do tego dostęp i możemy w jakiś bardziej aktywny, ciekawy sposób wejść w relację z twórcą, sami sobie jakby uzupełniając te obejrzane filmy o te sceny z jego niezrealizowanych projektów albo o te sceny z wersji zrealizowanych, które świadczą, że coś zmienił, coś dodał. Więc myślę, że to jest, że archiwum dzisiaj umieszczone na stronie internetowej daje taką fantastyczną okazję no, jakby indywidualnego kontaktu z twórczością Kieślowskiego poprzez własną wyobraźnię, żeby ożywić ten świat, który on chciał, myślał o tym, żeby też przenieść na ekran. Ale nie wszystko mu się oczywiście udało. W kontekście tym łódzkim też niesamowita jest taka praca zestawiania sobie tych niezrealizowanych etiud ze zdjęciami, bo znany jest bardzo ten cykl fotografii z miasta Łodzi, tak byśmy mogli go określić. I jest taki bardzo ciekawy opis w archiwum, jest takie przepiękne zdjęcie dziewczynki, znaczy dziewczynki takie właściwie bardzo znane są dwie, jedna patrzy w oknie i to w ogóle Kieślowski dłużej o niej pisał i też w różnych, też bibliografię do tego spotkania, też bardzo chętnie tutaj polecę wszystkie książki Mikołaja, ale jakby to o tym znajdziecie, jest taka druga dziewczynka, która jest w tle takiej karuzeli i jest taki właśnie opis między innymi w archiwum, że gdzieś tam ta karuzela też miała być bohaterką, nazwijmy to tak, jakieś etiudy i być może to właśnie był taki dzień spędzony na obserwacji tego miejsca i przy okazji właśnie taki niesamowity portret, gdzie to jest takie idealne zdjęcie, dziewczynka się obraca i po prostu w tym jej spojrzeniu jest po prostu wszystko, jest takie jakby i zaskoczenie i taka może w ogóle olśnienie nie tylko tym, że ktoś jej robi to zdjęcie, ale przede wszystkim, że znajduje się w takim miejscu cudów trochę, że ta karuzela się kręci i od razu wyobraźnia gdzieś działa, ale w ramach tych projektów było gdzieś takie kilka po prostu niesamowitych, zwrócić uwagę na niesamowite rzeczy, te zakończenia. Myślę tutaj, że o amatorze na przykład, to jest ciekawa podróż poprzez te zakończenia amatora. W ogóle to, że to też ciekawie pokazuje nam Kieślowskiego jako człowieka, który też no nie zawsze jakby wiedział, jak coś skończyć. To znaczy, że te zakończenia też świadczą o tym, że tam jakaś praca, prawda, jakby na które postawić. Przecież Podwójne życie Weroniki też miało swoje, jak wiemy, ten pomysł, żeby pokazywać w Paryżu, w różnych kinach z różnym zakończeniem. To akurat co Mir Idziak mi opowiadał, też niesamowity pomysł, ale chciałam się jeszcze zapytać o taki, bo gdzieś z Kieślowskim łączymy takie pojęcie też wydarzeń bardzo dramatycznych i katastroficznych wręcz, jeśli spojrzymy na przypadek, jeśli spojrzymy oczywiście na zakończenie Czerwonego, nasi ci bohaterowie, których znamy z trylogii, no oni jakoś im się udało, ale ogólnie jakby cała twórczość Kieślowskiego kończy się takim właśnie przełomowym, bardzo dramatycznym momentem. Czy na przykład taka fascynacja jakimiś takimi dramatycznymi wydarzeniami, jakimiś katastrofami wręcz, ona była gdzieś obecna w tych materiałach, które z jakichś obserwacjach niezrealizowanych? No myślę, dopowiadając do tego, co masz rację tutaj, jeśli chodzi o te fotografie, że może oprócz tekstu warto sięgnąć po zdjęcia i sobie zainspirować się tymi obrazami. Poniekąd więc wróciliśmy też do zdjęcia filmu, o którym rozmawialiśmy na początku. Ale myślę, że tak, że to odpowiadając na twoje pytanie, najpierw powiedziałbym
Tak, że skupiłem się tutaj na projektach filmów dokumentalnych, bo one są szalenie istotne w twórczości Kieślowskiego, ale w tym jego okresie związanym ze studiami w Łódzkiej Szkole Filmowej z tymi niezrealizowanymi scenariuszami, możemy tam znaleźć też przykłady kilku fabularnych filmów, czy też takich, byśmy powiedzieli, opowiadanek na filmy, które pokazują, że on świetnie sobie wyobrażał i panował, i znał różne konwencje opowiadania w krótkim filmie fabularnym. Tam jest taka, jest też tam taki film, chyba on nosi tytuł Zdarzenie, który opisuje właśnie taką scenę jakby z filmu akcji. To znaczy dwa samochody, jeden ciężarówka jedzie, drugim synu z ojcem szybszym samochodem i jest to montowane równolegle. Domyślam, zaraz myślimy, będzie jakaś kraksa, jakiś wypadek. Tutaj kierowca się zatrzymuje, ciężarówki co się wypakowuje, tam jedzie drugi samochód. No ale w tym momencie kulminacyjnym okazuje się, że oni się nagle, ale po prostu mijają. Czyli, że Kieślowski wiedział, jak w takim krótkim opowiadaniu budować napięcie, jak widza zaskoczyć i rozładować. To zresztą są, jeśli chodzi o te katastrofy, to są takie tematy, które rzeczywiście on potrafi bardzo w paru zdaniach zarysować. Jest taki projekcik krótkometrażówki, którą dzisiaj można by nakręcić. Właściwie myślałem sobie, można by ją nakręcić na każdym kontynencie. Nosi tytuł Pogrzeb. Idzie mężczyzna przez pustkowie z łopatą, zatrzymuje się i zaczyna kopać dół. Rośnie góra ziemi, jest do połowy, przygląda się i wypakowuje sobie śniadanko z papieru, zajada, bierze się dalej do roboty, kopie. Dół jest coraz dłuższy, coraz głębszy. W pewnym momencie on się zorientuje, że jest bardzo głęboko, bo widzimy to z jego punktu widzenia. Urosła już ta góra, on się zanurzył w tym dole, no i teraz próbuje, no jest już bardzo dawno, wydobyć się. No i okazuje się, że to mu się nie udaje, że ziemia się osypuje, łopaty nie ma gdzie wbić, żeby posłużyła jako stopień. I wtedy Kieślowski pisze, że widzimy całość z góry, czyli to pustkowie, ten dół, gdzieś z oddali wolniutko nadjeżdża spychacz. I film się kończy. No, możemy się domyślić, co właśnie ten spychacz zrobi, gdzie dojedzie, ale w takim planie, jeśli chodzi o katastrofy, to już w późniejszym okresie, tuż po studiach, Kieślowski, i mamy tego ślady w archiwum, składał projekty różnych filmów, które chciał zrealizować. To nie jest tak, i może też tego nas poniekąd uczy lektura tego, co jest w archiwum, że nie należy patrzeć na twórczość żadnego reżysera, tylko pod kątem filmów, które nakręcił, wyobrażając sobie, że płynnie przechodził od jednego projektu do drugiego. Że bardziej, że to są filmy, które mu się udało zrobić z tych, które planował, ale pracował nad różnymi projektami. Jest też tam taki projekt filmu, który, dobrze pamiętam, zwróciła się sama Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, proponując mu jego realizację. Mianowicie też pod koniec lat 60. doszło do katastrofy lotniczej w górach. Zginęli wszyscy pasażerowie i Kieślowski miał zrealizować jakby o tym film dokumentalny. Pojechał na miejsce katastrofy, zrobił, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, research. No i w tym jednym z pism, które wysyłał do Wytwórni Filmów Dokumentalnych, skarżył się, że oto no, miał robić ten film, a tu piętrzą się coraz większe problemy, trudności. Uniemożliwia mu się jakby zbadanie tego tematu. No, gdzieś po latach pojawiły się takie sugestie badających tą katastrofę, że być może piloci planowali ucieczkę do Austrii, że być może tutaj bano się, że to śledztwo, które stanie się udziałem filmowca, odkryje coś,
mogłoby naprowadzić na wnioski, które niekoniecznie powinny dotrzeć do opinii publicznej. A może też nie chciano, żeby taki obraz w tym świecie, gdzie dbano przede wszystkim o taki bardzo pozytywny obraz rzeczywistości, żeby taki temat jak katastrofa lotnicza gdzieś nie został skojarzony może z jakimiś zaniedbaniami albo z czymś, co świadczyłoby, że nie zadbano właśnie o bezpieczeństwo pasażerów. To także Kieślowski przy okazji jednej z katastrof górniczych pojechał na miejsce i zorientował się, że akcja wydobywania górników, którzy są zasypani, jest świetnym tematem, wcale nie dlatego, że można zejść pod ziemię z ekipą ratowniczą i przyglądać się, co się dzieje, ale jak zmienia się miasto wokół miejsca katastrofy, jak absorbuje to uwagę całego miasteczka. No i też pisze w jednym z dokumentów, że potrzebuje bardzo szybko sprzęt, bo to za chwilę się skończy, akcja się pewnie powiedzie i wszystko wróci do normalności, ale pokazać to miasteczko górnicze w tym takim szczególnym momencie, jak się społeczność jednoczy, jak wszystkie różne służby działają, no to jest, daje taką niesamowitą okazję po pokazanie jakby takiego wyjątkowego momentu w życiu społeczeństwa. No i na to też nie dostał zgody. Ale być może ten pomysł na film o katastrofie lotniczej to też jest jakimś jego śladem jest ten wątek z finału przypadku. Z początku w zasadzie też, kiedy katastrofa lotnicza pojawia się w filmie Kieślowskiego, co nie jest takim częstym wydarzeniem w jego filmach. Więc znowu byłaby to taka zachęta, żeby taka uważna lektura już nawet nie scenariusza, ale różnych dokumentów, bo przy okazji tych scenariuszy czasem Kieślowski też czyni takie uwagi o szerszym znaczeniu, coś uzasadnia, do czegoś się odnosi, co w ciekawy sposób nagle staje się takim komentarzem do tego, jak on patrzył na świat, jak go opisywał, jaki miał stosunek do tego, co robi. Więc jest to dla nas, którzy chcielibyśmy jeszcze więcej filmów Kieślowskiego obejrzeć, a nie możemy, bo już więcej nie nakręci, no z taką fascynacją możemy to czytać, dopowiadając sobie, przede wszystkim wyobrażając albo tropiąc pewne tematy z tych niezrealizowanych projektów, nierozpoczętych może w innych jego filmach. To już jeszcze chciałabym się oczywiście zapytać pod sam koniec o twoją najnowszą publikację i o kontakty z panem Krzysztofem Piesiewiczem, ale tak, żeby tak tragicznie nie kończyć tej lektury archiwum, pomimo jej ciekawości, chodzi mi tutaj o tą nić łączącą tą naprawdę bardzo ciekawą całą twoją podróż i jak w ogóle kontekst, jak to super, jakby w ogóle analizować, że rzeczy nie powstają w próżni, że też taka wiedza w ogóle wydarzeń, jak ona też pomaga uzupełnić jakby wszystko. Czy dużo się mówi o tym poczuciu humoru Kieślowskiego i dużo współpracownicy podkreślają, też widzimy jakieś takie elementy tego poczucia humoru, czy to w Dekalogu 10, czy w Amatorze, czy w Białym, nie wiem, ja z miasta Łodzi na przykład oglądam i tam właśnie dużo takiej ironii Kieślowskiego, a czy patrząc na te projekty niezrealizowane albo jakieś notatki z archiwum, czy coś właśnie takiego Kieślowskiego mniej znanego, mniej poza tym kanonem tego człowieka, który tak no raczej z powagą, prawda, niektóre tak jakoś szczególnie przez Zachód też jest tak widziane. Czy coś takiego ci olśniło i właśnie miałeś tak, że i z innej strony go też poznałeś? Ja myślę, że ten humor najlepiej zostaje wydobyty, kiedy chyba znowu zostanę przy tych dokumentach, się wspólnie te filmy ogląda, bo z tego mojego pierwszego spotkania w Teatrze Ósmego Dnia, bo nagrywałem tam sobie różne, jak ci wspomniałem, filmy, to po latach jest ciekawe oglądać to nie dlatego, żeby te filmy obejrzeć, bo one są dzisiaj dostępne w lepszej jakości, a dlatego, żeby posłuchać reakcji widzów.
I oni bez przerwy śmieją się na tych filmach, które ja tutaj zarysowałem jako takie bardzo dramatyczne. Na przykład film Nie wiem, że to taka historia dramatyczna człowieka, ale tam jest wiele humoru dotyczącego. Pamiętam, że wzbudziło ogromne rozbawienie widzów, jak główny bohater tłumaczy, jak zaczął sprawdzać, czy jego pracownik ma wyższe wykształcenie. I to śledztwo doprowadziło do tego, że mało, że prawdopodobnie, że być może ma, że nie ma nawet matury, czy nie ma nawet świadectwa szkoły, ale że właśnie w partii mówiono, no być może nie ma tej matury, być może nie ma ukończonej szkoły, ale ma wyższe wykształcenie. Więc to te absurdy, które nagle, jak się samemu ogląda i słucha, to nie wszystko jakby wybrzmiewa z taką siłą, kiedy ogląda się te filmy wspólnie i nagle ktoś no, uruchomi tą lawinę śmiechu i reakcję na różne absurdy, które Kieślowski tam tropił, jak w filmie Refren, czyli w urzędzie, który załatwia sprawy pogrzebowe. To też brzmi tak bardzo ponuro, poważnie. Ale ten film no, jest też zabawny, taki zresztą był, ten może humor nawet bardziej był podkreślany w roboczym tytule, Zabawa wchowanego, taka dwuznaczność. Bardzo. Więc to jest obecne. Nie wiem, czy w tych niezrealizowanych, czy tam coś takiego było. Może jedynie w takim króciutkim projekcie filmu, pewnie to było też takie zadanie w czasie studiów, na scenariusz filmu animowanego. Kieślowski napisał scenariusz takiego filmu o jeleniu, który no, tutaj taki temat ekologiczny, bo brudna rzeka, zaniepokojony jeleń idzie do urzędu, ale tam urzędnik go wyrzuca. Natomiast wcześniej jest taki, no może nie jakiś oryginalny żart, ale w takim krótkim filmie na pewno jakoś by zadziałał. To znaczy idzie młoda dziewczyna ze starszym panem i idzie młody chłopak. Ten młody chłopak się spogląda na tą dziewczynę. Ona spogląda na niego, ale ten chłopak zmienia się na twarzy. Ta twarz wyraża lekkie zdziwienie, przerażenie, ponieważ ten starszy mężczyzna w momencie, kiedy on na tą parę spojrzał, ma jelenie rogi. No i za chwilę okazuje się, że ma jelenie rogi, bo właśnie zza niego wychodzi ten jeleń, który idzie do urzędu. I taka dwuznaczność, montowana w historię, która no, nie jest historią obyczajową, tylko jest historią jelonka, który idzie, żeby się poskarżyć, ale okazuje się, że urzędu to nic a nic nie obchodzi, że ten świat jest zanieczyszczany i go ruga wyrzuca. No jest takim, no jest tym jakiś żart, żeby taki film, żeby film animowany zrobić o jeleniu petencie, który idzie do urzędu w oczywistej sprawie, no ale nawet oczywiste sprawy w urzędzie zawsze będą traktowane po urzędowemu nieprzychylnie, z wyrzutem. A co pan tutaj robi? Mikołaju, naprawdę bardzo dziękuję za tę rozmowę. Chciałabym jeszcze dosłownie na sam koniec, polecając każdemu lekturę, no to jest wywiad Rzeka, to właściwie nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny mógł z Krzysztofem Piesiewiczem tak wnikliwą, tak ciekawą też zarazem, bo widać jakby takie poszanowanie, tak jakby wspólne. I też rozmawiałam z Krzysztofem Piesiewiczem i mówi, że jest, no, że to tylko mogłeś być ty, to znaczy sposób, w jaki go pytasz, ten research, ta wiedza, no zrobiliście no, kawał świetnej pracy, jest to książka, która ma też niesamowity tytuł, Od bez końca do końca, co jest takie jakby też oddaje cały clue, że tak powiem, tej współpracy. Powiedz, ile pracowałeś nad tą książką? To jest wieloletnie, że tak powiem, takie docieranie się z panem Piesiewiczem, jak zdobyłeś jego zaufanie. Tak, znaczy praca trwała długo, oczywiście parę lat, nad książką Kieślowskiej Od bez końca do końca. No to nie do końca byłoby tak, że to tutaj potrzeba było się jakoś docierać, ale raczej chodziło raz o takie dość prozaiczne
okoliczności. Znaczy, ja nie mieszkam w Warszawie, więc dojazd do Warszawy i spotkanie z panem Krzysztofem też mogły się od czasu do czasu odbywać. A poza tym, no też my nie zakładaliśmy, że zrobimy ją w ekspresowym tempie, z prostego powodu, że nie da się w takiej jednej rozmowie dotknąć wszystkich tematów w równy sposób. Trzeba czasem do pewnych pytań wracać, dopytać, porozmawiać, bo pamięć przywołuje tylko pewne obrazy, pewne zdarzenia, pewne myśli, ale może trzeba tam jeszcze do czegoś wrócić, bo przy następnej okazji coś się przypomni, skojarzy, albo można przy tej okazji o czymś innym powiedzieć, co byłoby nie tylko opowiadaniem o spotkaniu Krzysztofa Piesiewicza z Krzysztofem Kieślowskim, ale także o tym, czym w ogóle jest pisanie scenariuszy, jakby objaśnić ten ich sposób najpierw rozmawiania, dyskutowania. Pan Krzysztof Piesiewicz, bardzo mu zależało na tym, żeby też jakby w podobny sposób ze mną rozmawiać. To znaczy, żeby zanim przejdziemy powiedzmy, do takiego punktu pytanie-odpowiedź, żeby była ta rozmowa w ogóle szerzej o różnych kontekstach, czy w ogóle na tematy niezwiązane może z książką, żeby oddać charakter ich pracy, że oni bardzo na różne tematy rozmawiali, krążyli wokół zagadnień, żeby zastanowić się właściwie, dlaczego o tym rozmawiają dzisiaj, co dzisiaj się wydarzyło, co poruszyło, czy za tym się kryje jakaś myśl, uwaga, konstatacja dotycząca rzeczywistości, którą warto może przenieść do filmu, a w naszym wypadku do rozmowy. Czy tam jest jakieś zagadnienie, jakieś ziarenko, które w nas pracuje, a jeśli jest, no to czego ono właściwie dotyczy? To taka niespieszna rozmowa, powracanie do pewnych zdań, do pewnych fragmentów rozmowy, przypominanie nie tylko filmów, ale także spraw sądowych, które prowadził pan Krzysztof Piesiewicz, odkopywanie tych różnych kontekstów, to po prostu zabiera czas, ale też procentuje, bo to jest jednak też trochę innego rodzaju sytuacja, kiedy rozmawia się z reżyserem, operatorem, aktorem, drugim reżyserem, który był na planie i pamięta mnóstwo szczegółów z pracy nad filmem, które mogą się kojarzyć z konkretnymi scenami, a inaczej to wygląda w przypadku scenarzysty, który nie pracuje na planie filmu. Jego już nie dotyczą te sprawy związane z inscenizacją, miejscami, bohaterami, postaciami, którzy są filmowani, ale dotyczy go ta sprawa idei, słowa, konstrukcji, pewnej myśli. To jakby, żeby nie zajmować się tak bardzo filmami, ale scenariuszami, to też jest pewna trudność, bo to wymagało, jak pewnie wiesz z książki, czasem zajrzenia do różnych dokumentów, przypomnienia, że w scenariuszu coś było Tak, inaczej w jakiejś właśnie jego z tymi wersji. notatkami aż był zdziwiony. Przy bez końca tak jest, byłam tak pozytywnie zaskoczona, że też tak widać to budowanie tej myśli, że tutaj tak przytaczacie sobie różne rzeczy, że z tego się robi taki bardzo ciekawy, intelektualny też ping-pong, że taka jest ożywcza ta rozmowa, że ona nie jest taka odhaczona, tylko jest taki moment na dygresję, która może na moment rozbijać tak jakby tę narrację o tym jednym filmie, ale wzbogaca właśnie ten kontekst o zawodowe sprawy też pana Piesiewicza, szczególnie ten rozdział o Bez końca, ostatnio jakoś tak do niego powróciłam, bo tam jest na przykład też historycznie, można się bardzo dużo dowiedzieć jakby nie tylko o historii Polski, ale też o pewnej perspektywie i pewnym etosie i nawet takim, można powiedzieć, załamaniu tego etosu w pewnym momencie. Bardzo mi się podoba ten fragment waszej rozmowy, kiedy jest przytaczana jakby ta scena już procesu, kiedy postać Barcisia, no już widzimy jak jest, tak, że on już przerwał wcześniej ten strajk głodowy i jest taki moment, kiedy on już jest wolny, ale właśnie tak jakby każdy spuszcza głowę i w tym spuszczeniu głowy tam znajdujecie, że to była chyba jedna z lepszych metafor, tak jakby, że po każdej stronie każdy, a później wiemy, co robi Urszula, jak to. To byłam aż dreszcze mam. Zrobił na mnie ogromne wrażenie i to jest taki
prawda, jakoś tak, kiedy tak nakreśli się całą tą historię, a potem do tego doda się scenę z filmu, to super się to ze sobą łączy w takim pojęciu w ogóle też nastroju tamtych czasów, że to też jest opowieść o pewnym trybie produkcyjnym, pewnym trybie widzenia świata, że to jest o wiele szersza rozmowa niż tylko o filmach. Tak, właśnie też o to chodziło, o tym, co powiedziałeś, zarysowaniu też tych kontekstów historycznych i objaśnieniu pewnych zagadnień, które były w tle tych filmów, historii opowiedzianych, bo to było i jest dla pana Krzysztofa ważne, to jest też ta jego perspektywa, co w tych filmach jest dla niego istotne. Dla niego jako współscenarzysta, ale też dla niego jako widza tych filmów, bo on tutaj prezentuje swój punkt widzenia. No, też przede wszystkim ta książka, myślę, jest ważna, że raczej ze scenarzystami, a tutaj konkretnie z panem Krzysztofem Piesiewiczem, raczej nie przeprowadzano takich rozmów, nie dotyczyły one tej współpracy przy filmach, a jednak no, jest w gruncie rzeczy najbardziej znanym polskim scenarzystą na świecie, bo te najbardziej docenione filmy Kieślowskiego są oparte na scenariuszach, które wspólnie realizowali i tak jak Krzysztof Kieślowski był nominowany do Oscara za Czerwonego, tak samo pan Krzysztof Piesiewicz jako współscenarzysta także znalazł się w tym gronie nominowanych do Oscara, co też nie mamy takiej długiej listy podobnych przypadków w polskim kinie. Co więcej, jak o tym można przeczytać w książce, ta jego praca nad scenariuszami nie skończyła się wraz ze śmiercią Kieślowskiego, tylko kontynuował i powstawały na podstawie jego scenariuszy filmy w Polsce i poza Polską, więc to jest też jakby historia, która miała ciąg dalszy, ale zaczęła się od spotkania z Kieślowskim, bo bez tego spotkania Krzysztof Piesiewicz nie zająłby się jako adwokat pisaniem scenariuszy. Tutaj nie można jakby tego duetu oddzielić. To jest myślę bardzo fascynujące także jako książka o spotkaniu dwóch wyjątkowych osobowości w wyjątkowym czasie. No i próbą jakby opisania tego, czym było to spotkanie, bo nie było tylko takim, nie ograniczało się tylko do pisania scenariuszy do bez końca dekalogu krótkich filmów o zabijaniu miłości, podwójnego życia Weroniki czy trylogii Trzy kolory i Nieba, bo to jest też ten film już zrealizowany przez Toma Tykwera, ale na podstawie scenariusza podpisanego przez Kieślowskiego i Piesiewicza. Spotkanie dwóch ludzi, dwóch mężczyzn, którzy wywodzili się z dokumentu, jak to czytamy i zresztą jak to też zostało potem ciekawie opisane przez Hannę Kral chociażby, to jakby czy w ogóle jak rozwinięte. I w ogóle teraz myślę o tym, że może w przyszłym roku, czy jakoś nie ma co może czekać, ale czy by taka sekcja też Piesiewicz po Kieślowskim nie byłaby takim ciekawym spojrzeniem w ogóle na niego jako taką postać związaną z filmem. Także mamy co robić, Mikołaju. Może to bardzo, jest... bardzo ciekawy pomysł, tak, bo to jest, myślę, że Sokołowsko i Omarza Kieślowski daje taką niezwykłą okazję też oglądania innych filmów, które jadąc do Sokołowska, żeby oglądać twórczość autora podwójnego życia Weroniki. Wiadomo, że ogląda się pewnego rodzaju kino, które w szczególny sposób angażuje naszą uwagę, ale oglądając inne filmy, które z jakichś powodów zostały umieszczone w programie, też jakby tą uwagę przenosimy na inne filmy i możemy więcej dostrzec, bo one są tam nieprzypadkowe. Wtedy okazuje się, to jest myślę osobny temat, że Kieślowski, o którym mówimy, wywodził się z dokumentu, czyli że tak przyglądał się rzeczywistości. No był też, chociaż pewnie rzadko go o to pytano, a on o tym nie mówił, bardzo wrażliwym, niezwykle uważnym widzem. I on wiele widział, wiele filmów obejrzał i wiele filmów po prostu bardzo wnikliwie poznał. Czytałem ostatnio jedną wypowiedź w takiej antologii
polskiego reportażu radiowego, gdzie jedna z polskich reporterek radiowych wspomina, jak w młodości jechała autostopem nad morze i tam spotkała młodego Kieślowskiego, którym wybrała się na plażę w Sopocie i on jej ze szczegółami opisał film Dwaj ludzie z szafą Polańskiego oraz gdzie był kręcony. To znaczy, że ten Kieślowski w czasach studiów był, no, świetnie znał twórczość swoich kolegów, koleżanek, nie tylko obywatela Kejna, który się przyznawał, że widział go bardzo wiele razy. I to też daje pogląd, że skoro potrafił pokazać, gdzie co jest nakręcone, co się dzieje, znaczy, że był bardzo wnikliwym widzem i ciekawe byłoby też kiedyś, no, pokazać te filmy, które oglądał albo którym się przyglądał na planie, bo w końcu był statystą w paru filmach fabularnych, więc na pewno te filmy potem obejrzał i na pewno przyglądał się, jak one powstają tym swoim wrażliwym, przenikliwym okiem, bo nie wierzę, że tylko przychodził na plan, żeby statystować, że to jednak wtedy było duże wydarzenie i jakaś też jego szkoła, żeby się, no, przyjrzeć, jak to wygląda. A przy okazji jest to też jakaś szansa, żeby do takich może bardziej zapomnianych filmów powrócić, które wiadomo, że przy tej ciągle poszerzającej się ofercie filmów te dzieła z przeszłości odchodzą coraz bardziej w zapomnienie, a wiele z nich na to nie zasługuje. Zasługuje, żeby do nich wracać i oglądać. Super, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu, pomysłu na jakąś taką sekcję, żeby też Pana Krzysztofa Pisiewicza tak może z innej perspektywy pokazać. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za wszystko, co robisz, żeby pamięć o filmach, o twórcy, o Kieślowskim i jego współpracownikach, współpracowniczkach była nieustannie żywa. I w ogóle dziękuję Ci, Mikołaju, że jesteś w tym świecie filmowym, krytyczno-filmowym. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. To jak zawsze z Tobą niezwykle ciekawej rozmowy i czuję się wyróżniony, że mogłem się z Tobą dzisiaj spotkać.